Dziękuję bardzo, panie marszałku. Panie marszałku, Wysoka Izbo, to ciekawe propozycje zgłoszone w dobie kryzysu, ale patrząc na wystąpienia zarówno pana ministra, jak i pana posła Adama Szejnfelda, odniosłem wrażenie, że z jednej strony stanowisko zajęte przez pana ministra to stanowisko takie legalistyczne, z drugiej strony stanowisko pana Adama Szejnfelda bardziej modernistyczne. Odnoszę się do tego w taki sposób, ponieważ zwracam uwagę na to, co powiedział, pan proszę marszałek. Nie utrudniać wystąpienia panu posłowi. Bardzo proszę, panie pośle. Dziękuję, bardzo. Panie marszałku. Proszę wysłuchać do końca, może pan poseł zrozumie i nie będzie się śmiał. Pan marszałek Zych podkreślił bardzo istotną kwestię. Kodeksu pracy, który jest aktem prawnym starym z 1974 roku i czas najwyższy mieć odwagę nie tylko ze strony ministerstwa, ale i Wysokiej Izby, aby podjąć działania zmierzające do zmiany tej ustawy. Moje pytanie chciałbym skierować do pana ministra i tutaj odnosi się ono do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do artykułu 104 ze znaczkiem 2, paragraf 2, w odniesieniu do tejże dyrektywy i artykułu 18 i 19. To chodzi o tą różnicę, która jest zawarta w projekcie ministerstwa i w projekcie poselskim. Czy ta wykładnia, która jest zawarta w projekcie ministerialnym, jest jedyną i czy zna pan minister inne wykładnie w tym zakresie? I ostatnia kwestia, którą chciałbym poruszyć, to kwestia niespójności pomiędzy dyspozycją czasu pracy zawartą w artykule 128, a dyżuru, który jest określony w artykule 151 ze znaczkiem 5, paragraf 1. Brakuje mi odniesienia w jednym i w drugim projekcie do kwestii dyżuru. Dlaczego? Dziękuję bardzo.